Zapraszam przed nieistniejący, zachowany jedynie na fotografiach witraż projektu Juliusa Hübnera, który znajdował się w naszym kościele, w gotyckiej kaplicy Zbawiciela, zwanej również kaplicą przez dzieckich. Wystrój kaplicy został doszczętnie zniszczony podczas pożaru Krakowa w 1850 roku. Kaplica została odnowiona z funduszy Adelaidy Przezdzieckiej, funduszy, którymi po jej śmierci dysponowali synowie. W kwestii remontu kaplicy syn Aleksander, który był z zamiłowania historykiem oraz kolekcjonerem sztuki. To on najprawdopodobniej był pomysłodawcą witraża, który następnie wykonał pochodzący z Dolnego Śląska profesor malarstwa historycznego w Dreźnie Julius Hübner. Jego wysokiej klasy projekt został wykonany w 1853 roku. Na marginesie dodam, że obecnie tę pracę można oglądać na wystawie Cud Światła w Muzeum Narodowym w Krakowie. Barwne przeszklenia szczęśliwie przetrwały zniszczenie kościoła, kiedy to runęły świeżo odnowione filary oraz sklepienie bazyliki. Od samego początku witraż był bardzo wysoko ceniony przez znawców sztuki oraz mieszkańców Krakowa. Stał on się równocześnie symbolem dźwigania się miasta po pożarze, który miał miejsce w 1850 roku. Niestety mieszkańcy Krakowa nie cieszyli się zbyt długo tym witrażem. Już w latach 60. XIX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze uszkodzenia na zewnętrznej stronie przeszklenia. Następnie w latach 80. Pojawił się problem z blaknięciem farby i z łuszczeniem się farby na powierzchni witraża. Do tego doszła jeszcze katastrofa, jaką był wybuch prochowni w dzielnicy Podgórze, który to mocno naruszył konstrukcję naszego witraża. Decyzją klasztoru postanowiono o ponownym stworzeniu witraża według projektu Hübnera. Niestety również ten witraż nie przetrwał do naszych czasów. Został on zniszczony w czasie II wojny światowej. To, co możemy obecnie oglądać w oknie w kaplicy Zbawiciela, jest jedynie bardzo luźną, dowolną interpretacją, rekonstrukcją fragmentu witraża, która jednak nie była oparta na oryginale, na pracy Hübnera. Powracając do XIX-wiecznego oryginału, na potrzeby projektu zmieniano układ kompozycyjny okna. Podzielony został z czterech na trzy pola. Trzy prześwity z mazwerkiem w formie czterokwiatu u góry. Szkło malowano dwustronnie, z zewnątrz nałożono warstwy barwnych emali, wewnątrz rysunek i modelunek światłocieniowy. Kompozycja była wyraźnie wzorowana na Madonnie Sykstyńskiej Rafaela. Oparto ją na trójkącie, przedstawiając na środku Matkę Bożą z Dzieciątkiem, a poniżej klęczące postaci świętego Jacka, założyciela tego klasztoru, oraz świętej Adelaidy, imienniczki i patronki fundatorki kaplicy, Adelaidy Przezdzieckiej. Powyżej środkowej arkady umieszczono postać anioła, który trzymał w ręku, nie jak dzisiaj, zwój, ale tarczę z herbem zakonu.